Okej, to witamy w Azerbejdżanie. Już przejechałem jakieś 15 km. No kuźwa, teraz to ja nie przejadę więcej. Przejechałem już jakieś 15 km, ale na granicy łamał mi się zaczep od GoPro. Już nie chciałem zostać na granicy. Żeby im się kuźwa coś nie zachciało, jeszcze tam generalnie ci celnicy są fajni, młode chłopaki. Kuźwa. Młode chłopaki. Czy kuźwa ta leje, a ta jej to pije. Krowy nie ustępują ambulansom też. Myślę, że teraz tak trochę na wyrost sobie to wszystko tam się... Ojej, nie ma drogi. Trochę na wyrost się przestraszyłem, ale no wolałem odjechać kawałek, nie znam kraju. Wolałem kawałek odjechać, zanim zacznę wyciągać sprzęt i nagrywać. Celnicy byli śmieszni kompletnie. Przetrzepali mnie dosyć mocno. Wszystkie kofry musiałem otworzyć, tam sprawdzali co w środku jest. Konie azerskie. No i bardzo się interesowali motocyklem, jak to młode chłopaki. Ile koni, ile... jak szybko jedzie. Jeden kazał mi się stanąć tylko po to, żeby sobie manetką pogazować. Normalnie to tam go trzepnął, ale... Ale to kuźwa, no celnika nie trzepnę. No sprawdzili dokładnie. Pytali, czy byłem w Armenii. Po co jadę do Azerbejdżanu, ile czasu zostanę. Gostek, który mój paszport sprawdzał, miał problem, bo ja jestem teraz strasznie zarośnięty. A paszport jest tam z 2000 chyba 15, kiedy nawet małej brody nie miałem. Także no kombinował trochę. Nawet zawołał drugiego, żeby ocenił, czy ja to ja na tym paszporcie. No ale koniec końców mnie puścili. Jeden z gostków był po prostu umierająco senny. Jak mnie zobaczył, że podchodzę do okienka, to jego mina mówiła wszystko po prostu. Kuźwa, znowu następny. Jak u nas lekarze. Znowu pacjent. Tak fajnie by się pracowało. No i podaję mu ten paszport. 10 sekund się zastanawiał, czy go ode mnie wziąć. W końcu wziął. Jedną ręką głowa oparta o stół, a drugą klepie jedną literkę po literce w komputerze. I widać, że umiera. Umiera z nudów. Ale generalnie wszystko poszło szybko. Tam chłopaki gadają i po angielsku, i po rosyjsku.
Także powiedzieli mi, którędy jechać. Witali w Azerbejdżanie. Po tej części oficjalnej szybko nastąpiła część. No to teraz pogadamy jak człowiek z człowiekiem. Także tam sobie pogadaliśmy. No i jestem. I pierwsze wrażenia. Pierwsza zajebiste drogi w porównaniu z gruzińskimi. Droga jest szeroka i równa. Asfalt jest nierozjeżdżony, nie ma kolei, nie ma dziur. No, jest też pusto, to też wpływa. Jadę praktycznie sam i co jakiś czas ktoś mnie tam wyprzedza. Układ jest podobny, bo wydaje się, że cały czas przy głównej drodze, że przez cały czas są zabudowania. Więc jest 60, 60, 60, a za chwilę 90 przez krótko i znowu 60. Ale ludzie jeżdżą spokojniej, dużo spokojniej niż w Gruzji. Widać, że zupełnie inna mentalność, kompletnie, ale to kompletnie inna mentalność jest tutaj. Znowu nic nie wiem o tym kraju i znowu właśnie mnie interesuje, jak to u nich wygląda, jak oni tu żyją. Dobrze byłoby tu przyjechać. O. Nie ma mocnych, żeby ktoś cię nie przywitał w jakiejś wiosce. Są bardzo przyjaźni. Widocznie wielu tutaj nie przyjeżdża aż. To byłoby dziwne, no ale jednak niewielu. W ogóle na granicy byłem sam. Czyli Gruzinie do Azerbejdżanu niezbyt chętnie. Wspólną częścią Gruzji i Azerbejdżanu są krowy. Wszędzie. W dużych ilościach. A to jest chyba rzeka. Tak, to jest rzeka. Tak u nich wyglądają rzeki. To już nie pierwszą taką oglądam. Jakiś mały strumyczek gdzieś tam. Zakatala. Zakatala. Okej, tutaj gdzieś... rejon, a to rejon dopiero Zakatala, to jeszcze nie miejscowość. W miejscowości Zakatala chyba jest odbicie. Mapka. No widać, że są rządzeni beton zawodu. Widać, że są rządzeni inaczej. Czy to jest jeden gościu, ma dwie ręce po bokach rozłożone. Kierownica, kuźwa, taki jesteś szeroki, okej. No ale kierownicę trzymaj.
Szczerze mówiąc, to mógłbym tak jechać i jechać. To jest... Ja już mam w głowie poukładane, że to już jest tak jakby... Za chwilę będzie końcówka jazdy w tym kierunku i już będę tylko wracał. Mało tego, mogę zapomnieć o takiej pogodzie, jaką miałem do tej pory, gdzie praktycznie tylko raz miałem problem z chłodem. Może ze dwa razy tak pokropiło i to wszystko. Przy powrocie będzie dużo gorzej. No ale jednak ja już w głowie się nastawiłem na powrót. Już mi siedzi w głowie dojechać do Baku i potem zawracasz, ale gdybym miał inny plan wycieczki, to tutaj kuźwa cały świat można zjechać. Wszystko zależy od tego, czy chcesz sobie na to wydać kasę, czy nie. Ja od pewnego czasu przestałem sobie zapamiętywać, co gdzie wydałem. Mam wszystkie paragony, to rozpiszę. A też nawet dla siebie, żeby wiedzieć, ile taka podróż kosztuje dziennie. To jest jakaś średnia. Paliwo, jedzenie. Przy czym to, co jest dla mnie niepodobne i w sumie zastanawiam się, jak długo to jeszcze potrwa. O kuźwa, źle pojechałem. No okej. Źle pojechałem. Wszyscy tam pojechali, więc... Wstyd, kuźwa, tego nie zrobiłeś na raz. Ta już mi oczywiście znalazła nową drogę. Kuźwa. Żałuję, że mi się bateria kończy. Niestety się okazuje, że 3 baterie to za mało na takie atrakcje. Problem polega na tym, że nie wiesz, kiedy włączyć i kiedy wyłączyć. Nie mam tyle czasu, żeby wracać, jak zobaczę coś ciekawego, żeby się tam wrócić i to nagrać. Więc no to co się uda, to Jezus Maria, co ty tam robisz? Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to ja to będę miał gdzieś w dalekiej pamięci. Chociaż pewnie już jutro zapomnę. Oho, jak facet włącza awaryjne, to znaczy, że na środku drogi dokładnie znajduje się przeszkoda. I to miło z jego strony, bo od razu wiadomo, co się dzieje. Ja podejrzewam, że te góry prędzej czy później będę musiał przeskoczyć. I coś czuję, że w najgorszym wypadku to będzie jutro. Także jutro się muszę po prostu ciepło ubrać. Bo będzie słabo. Może lepiej to zrobić w dzień.
Ale to musiałbym z baku wyskoczyć, kuźwa, o 5 rano jutro, żeby być o 7 na granicy i zapierdalać do tam, gdzie zamierzałem. Na pewno na zerowie lepiej wykorzystują dar w postaci swojego własnego kraju niż Gruzini. A to potem też ma efekt w tym, jak są traktowani przez inne narody i my powinniśmy tak samo kombinować. Nikt cię nie będzie szanował. Nawet jeżeli ty się sam będziesz szanował, w sensie miał wysokie, duże ego. Ale jeżeli nie zadbasz o siebie, no to masz przejebane i to działa wszędzie, w życiu, w polityce. Także nie dziwię się, że Rosja sobie przesuwa granice z Gruzją, kiedy chce, jak chce. I Gruzini z tym nic nie robią. A Azerbejdżan, z tego co mi wiadomo, ma spokój. Może są inne przyczyny, ale... Okej, chyba w końcu nikt mi się tam nie będzie siedział na dupie. O kurczę. Moja dupa. Są dni, kiedy jest lepiej. Są dni, kiedy jest gorzej. Dzisiaj jest gorzej. Nie mam pomysłu, jak usiąść. Po tylu dniach już by się przyzwyczaiła, kuźwa. Znowu rzeka. O, 110 popieprzamy. Już tak się odzwyczaiłem od takich prędkości, że... Aż się boję. Kuźwa, tak... To jest typowe dla tych krajów tutaj, że ludzie są na zewnątrz. Nikt nie siedzi w domu. Pewnie dlatego, że jest po prostu zbyt fajna pogoda, żeby siedzieć w domu. My się chowamy po domach, bo kuźwa w 5 sekund nie postoisz, żeby coś cię nie, szczególnie zimą, nie przewiało, nie przemoczyło. A oni spędzają czas na dworzu. Jakby ktoś się dziwił, gdzie ta kamerka, gdzie ja trzymam głowę, to siedzę na jednym półdubku po lewej stronie motocykla i po prostu prawy mi odpoczywa. Da się jechać. O, w tą stronę te szczyty przynajmniej nie są takie poobladzane, może nie jest tak tragicznie dalej w tym kierunku. Coś się pani odzywa. Trzyma się tej drogi przez ile? 3 km? Dobrze. Co mi tam krzyczysz? Co mi tam krzyczysz? Za 10 minut nie będziesz pamiętał, że mnie widziałeś. A struny głosowe zdedrzesz.
po co ci to. Co to było? Czy co to było? To takie moto mógłbym sobie kupić. Kuźwa, oni się zachwycają moim, a mają same takie cudka. Też. To jest lepsze niż moje. O, rzeka. I most. Zerwany przez rzekę. Most już nie był potrzebny, więc go jebnęli obok. To jak w Gruzji. Dobra, nie będę. O. Nie będę Gruzinów obrażał. Bardzo fajni ludzie. Ale rząd to sobie powinien wymienić. Albo go przycisnąć, żeby się bardziej starał. Jeden dzieciak jeszcze dobrze. Nie wyłączyłem silnika, on już mi się przedstawił. Piękne góry, piękne góry. On mi się już przedstawił i już mi chciał zegarek sprzedawać. Dopiero jak mu pokazałem, że mam Mi Banda, to też się zainteresował i z kolei chciał kupić ode mnie tego Mi Banda.